I tak to już jest, kiedy chcesz gdzieś wieczorem wyskoczyć samochodem i nagle okazuje się, że masz duży problem. Zobaczcie, ruszyłem, 2 metry z parkingu, od razu zeszło całe powietrze. I na początku myślałem, że ktoś podłożył mi jakiegoś gwoździa. Ale nie, okazało się, że to nie był gwóźdź. Po prostu tydzień wcześniej jeździliśmy gdzieś troszkę po wodzie, po błocie, potem samochód postał, potem były przymrozki, i kiedy ja wyjeżdżałem, była temperatura poniżej zera. Wystarczyło, że ruszyłem samochodem do przodu i nagle zeszło powietrze z koła. Prawdopodobnie gdzieś na rancie, nie wiem, może coś przymarzło, może jakaś delikatna korozja, i to wszystko połączyło się w jedną wielką katastrofę. High lift został w domu, więc musiałem szukać jakiegoś lewarka. Na szczęście udało mi się wykorzystać oryginalny lewarek z jakąś podkładką i podniosłem samochód do góry za wahacz. Ale to mały problem, odkręcenie koła to również mały problem. Większym problemem było ściągnięcie plantykowej osłony z koła, która była taka sztywna, że zaczęła pękać. Kiedy ją ściągałem, po prostu ten materiał pękał i no, wydaje mi się, że to już lata zrobiły swoje. I temperatura oczywiście, w lecie pewnie byłoby lepiej. Zobaczcie, wszystko jest zamarznięte. Ach, kurde. Cholernie ciężko. Jest zjąć taki pokrowiec, który wszedł na styk. Wszystko się targa. Kiedy już udało mi się zdjąć tą plantekę, uświadomiłem sobie, że przecież koło zapasowe przykręcone mam na śrubki zabezpieczające. I teraz ząk, gdzie jest przejściówka? Słuchajcie, przekopałem cały bagażnik. Ja oczywiście znalazłem ją, ale trochę to trwało. I przez chwilę myślałem, że zostawiłem ją gdzieś w domu. Ale dobra, udało się odkręcić to koło. Przy okazji sprawdziłem antenę, ponieważ mam zamontowaną antenę pomiędzy tylną klapą a kołem. Także jest osłonięta przed różnymi gałęziami, ale ściągając koło należy pamiętać, aby nie docisnąć do tej anteny, no bo wtedy połamie się i po robocie. A już potem wymiana poszła w miarę szybko. Dziękuję za oglądanie. Jeżeli ktoś chce wesprzeć mój kanał, to proszę oczywiście o subskrypcję. Ja dziękuję bardzo i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!